W dzisiejszym odcinku odwiedzamy Wilczą, niewielką wieś położoną w Pilchowicach w powiecie gliwickim. Pierwsze wzmianki o Wilczej pochodzą z roku 1846, ale nie z tego powodu odwiedzamy tę miejscowość. Powodem jest działające tutaj małe muzeum klamorów u Erwina. Pan Erwin Sapik, organizator, pomysłodawca i osoba utrzymująca owo muzeum, zebrał w swoim królestwie olbrzymią ilość przedmiotów codziennego użytku pochodzących z różnych epok. Mottem, jaki przyświeca panu Erwinowi, jest hasło starym przypomnieć, młodym pokazać. Zapraszam zatem do obejrzenia świata, którego już nie ma. To już była pasja od komunii, żeby powiedzieć. Od komunii zaczęło się zbieranie pieniędzy. Później były odznaczenia, takie od dziadka, dostał to i tak było. No i później zaczęły mieć karty widokowe, znaczki i tak to się zbierało, tak aż do 2010 roku, jak się skończyło gospodarstwo i wynajęło się i tu było już pustka. I trzeba było te pomieszczenia zaadaptować na coś. A przed tym takie te małe muzeum było na drugim piętrze w domu. I było za dużo schodów, żeby tak starsi ludzie mogli iść. No i tak się to zdrożyło, żeby tu to tak zrobić. No i rok się z tym tu walczyło, żeby to przeinwestować z gospodarstwa na takie muzealne rzeczy. No i w 2011 roku było otwarcie 1 września. No i tak to działo do dzisiaj. Wszystkie te rzeczy mam trochę kupione, a dużo większą połowa jest od ludzi, co już podarowali. Bo 3 lata trzeba było czekać na taki... Ludzie mnie testowali, czy to sprzedową, czy nie sprzedową, a jak przyszli tak po 3-4 latach obejrzeć, jej, oto jeszcze mum, to... No to już było wszystko po tym w porządku i zaczęli ludzie przynosić dużo rzeczy takich i to ciekawe rzeczy i wszystko takie to było. Jeszcze co później brakło jednej izby, trzeba było drugą zrobić i stodoła też jeszcze jest przerobiono już na taką biesiadną bardziej. Teraz biorą zaś przynd rolniczy jeszcze, bo trzeba to jakoś na nowo, żeby życie miały te maszyny. Mam motopumpy strażackie, sprzęt strażacki, no to tak już teraz jest ogółem takie muzeum wszystkiego. Sentymentalno to jest tam taka figurka, która już jest od mojego pradziadka. No jeszcze mam tablica rejestracyjna z samochodu Fiata, to jest samochód Fiat, który z Watykanu co jeździł Wyszyński i Wojtyła. Roz do roku trzeba tu generalnie kurze posprzątać. Tak około, wszystko żeby było to około tygodnia, to trzeba z tym walczyć. Mam 3 takich wrogów tu. To jest pająk, kurz i rdza. I z tymi to jest taka walka non-stop. Z drugi może przyjść każdy. Są wycieczki ze szkół, z przedszkoli. I najwięcej jest rowerzystów jak weekend albo coś. Tu jest trasa też. Trasa Sobieskiego i drewnianych kościołów i to tak dużo po tym przyjeżdża. Niektórzy są fezmachani, to po tym mają taką chwilę wytchnienia, żeby odpocząć, napić się czegoś. I zaskakuje ich to, że mogą wszystko dotknąć do ręki. Nie ma tak jak w muzeum, że jakiś alarm trąbi albo coś. Mogą to złapać, obejrzeć. Żaden ich nie goni. Co takie zwiedzanie, tak jak przyjadą, to no, tak 2 godziny muszą, każdy musi liczyć, że na tym tu straci. Co jeszcze ich ciekawi, no po tym ilość zgromadzonych rzeczy, bo tak to tam słyszę, bo czy to, no jest takie coś, to no tak w innych muzeach też jest niekiedy, że idzie, jest wielka ściana, jest jeden obraz i to jest wszystko, a tu jednak jest trochę tego nawieszane. Już bym nie chciał nic rozbudowywać, bo już nie ma miejsca, ale jeszcze mam takie jedno małe pomieszczenie, i tam to jeszcze by chciał zagospodarować i tam by chciał poukładać te maszyny do szycia i te manglownie, tak coś, żeby to tak zrobić to jeszcze w jednym miejscu, bo to, no, to na razie mu porzucane. A tak już chyba już nic więcej dodać ani ująć do tego tematu, bo brakuje miejsca, a namiotu nie będę stawił, żeby to jeszcze gdzieś poukładać. No. Muzeum leży na bardzo ruchliwej trasie Rybnik-Gliwice. Z Grybnika jest 14 km, z Gliwic też jest 14 km. Pora ludzi już przyjechało nawet z Gdańska,
zajechali A1-ką, jako się dowiedzieli, że tu jest, zjechali, też powiedzieli odpocząć, przerwa zrobili w trasie odpoczynkowo, tak oto. No nadgonili 10 km, no ale powiedzieli, że nie stracili czasu tego. No. Zachęcam wszystkich przyjezdnych, nieprzyjezdnych, za granicę, wszystkich. Kto no, by chciał przyjechać, to może przyjechać obejrzeć. Małe Muzeum Klamorów u Erwina funkcjonuje już od ponad 10 lat. Jest to miejsce niezwykłe, w którym nie tylko prezentuje się dziedzictwo materialne ziemi śląskiej, ale także ożywia historię i rozmawia o przeszłości oraz przyszłości. A jeżeli macie jakieś stare przedmioty zalegające u Was na strychu, to pan Erwin bardzo chętnie je przyjmie.